Jeśli już zasubskrybujesz nasz kanał, pamiętaj, aby wcisnąć dzwoneczek oraz zatwierdzić, że chcesz otrzymywać powiadomienia. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli pominąć ciekawostki o najbardziej znanym napoju gazowanym na świecie. Coca-Cola, bo o nie będzie dzisiejszy odcinek, skrywa jednak w sobie parę ciekawostek. Zapraszamy na ciekawostki o Coca-Coli. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Zaczynamy! Pierwszy napój firmy został wynaleziony w 1886 roku przez Johna Pembertona, aptekarza z Atlanty, i miał służyć jako środek medyczny. Parę lat później prawa do coli wykupił Asa Candler. Dzięki swoim zabiegom marketingowym szybko sprawił, że napój stał się hitem. W składzie pierwszej Coca-Coli znajdowały się liście koki oraz orzechy coli. Na początku Coca-Colę sprzedawano w szklankach, a cena za taką szklankę wynosiła tylko 5 centów. W 1886 roku sprzedawano tylko 9 szklanek dziennie, więc jej zysk był raczej mizerny. 26 lat później zyski sięgały już 50 milionów dolarów, a w 2004 roku 4,85 miliarda dolarów. Pierwsze puszki Coca-Coli pojawiły się dopiero w 1955 roku. Za duży sukces Coca-Coli jest odpowiedzialna dobra reklama. Początkowo rozdawano darmowe kupony na kole, co miało zachęcić do późniejszego kupna napoju. Później na stacjach benzynowych wprowadzono pierwsze lodówki Coca-Coli. Najlepszą reklamą coli jest bez wątpienia świąteczna ciężarówka, z którą z pewnością wszyscy znamy. Coca-Cola swój własny kolor zawdzięcza barwnikom. Gdyby nie one, napój miałby kolor zielony. W 1985 roku formuła Coca-Coli została zmieniona. Po fali protestów firma została zmuszona do wypuszczenia z powrotem Coca-Coli według starego przepisu, a starą formułę sprzedawano pod nazwą Coca-Cola Classic. Receptura Coca-Coli jest jednym z najlepiej chronionych sekretów całego koncernu. Nie wiadomo, jakich składników dodaje się do napoju, a tajemnicą jest nawet to, ile osób zna ten przepis. Od 1919 roku formuła przechowywana jest w SunTrust Bank w Atlancie. W niektórych stanach USA patrole drogowe posiadają po 2 galony Coca-Coli, ponieważ cola bardzo szybko zmywa krew z jezdni. Coca-Coli można także użyć jako odrdzewiacza. W dodatku bardzo dobrze czyści się nią srebro. Koncern oskarżony jest o sprzeczne działania z prawami człowieka. Na całym świecie są prowadzone działania przeciw praktykom firmy, w tym w Polsce, a slogan polskich obrońców praw człowieka w tej sprawie brzmi: poznaj krwawy smak Coca-Coli. To już koniec odcinka o Coca-Coli. Zobacz pozostałe odcinki, tymczasem my się z Wami żegnamy. Do usłyszenia. Taking all the